szczegółowe menu. Znajdujemy się nadal w aplikacji Ostrzeganie. Poprzez naciśnięcie przycisku Enter przechodzimy do menu pomiarowego. Dostępne są trzy opcje. Rozpoczęcie rejestracji, ustawienie punktu zerowego, informacja na temat aplikacji. Za pomocą przycisku strzałki wybierzmy funkcję uruchomienie rejestracji. PM580 potwierdza wybór sygnałem akustycznym i przełącza się ponownie do trybu pomiarowego. W obszarze informacyjnym wyświetlacza w środkowej części widoczny będzie symbol trwającej rejestracji. Rejestracja będzie kontynuowana do momentu jej zatrzymania. Aby to zrobić, należy ponownie otworzyć menu pomiarowe przyciskiem Enter i potwierdzić wybór Zatrzymanie rejestracji przyciskiem Enter. Ponownie nacisnąć Enter, aby zapisać pomiar. Aby do pomiaru dodać komentarz, można wybrać z istniejących komentarzy lub utworzyć nowy. Używając przycisków strzałek, przesuwać się po wymaganych literach, cyfrach i znakach, potwierdzając każdorazowo wybór przyciskiem Enter. Zakończeniem wpisu jest wybór symbolu Potwierdzenie. Rejestracja pomiaru została zakończona. Pomiar został zapisany wraz z komentarzem. PM580 przełącza się do ostatniej aktywnej aplikacji. Jeśli chcemy tymczasowo ustawić punkt zerowy PM580, należy się bezwzględnie upewnić, że otaczające powietrze jest wolne od gazów, na które mogą reagować sensory. Następnie nacisnąć przycisk Enter w celu przejścia do menu pomiarowego. Przyciskiem strzałki wybrać pozycję punkt zerowy i potwierdzić przyciskiem Enter. Zatwierdzić potwierdzenie przyciskiem Enter. PM580 potwierdza wybór sygnałem i przełącza się do ostatniej aktywnej aplikacji. Po wyłączeniu PM580 tymczasowe ustawienie punktu zerowego nie jest zachowywane. Aby ustawić punkt zerowy na stałe, wymagana jest kalibracja. W celu uzyskania informacji o ustawionych progach alarmowych w aktywnej aplikacji należy powrócić do menu pomiarowego naciskając przycisk Enter. Za pomocą przycisków strzałek wybrać z menu pozycję Informacje aplikacje i potwierdzić wybór ponownie poprzez przycisk Enter. Widoczne będą wszystkie rodzaje gazów PM580. Z odpowiadającymi zakresami pomiarowymi i progami alarmowymi. PM580 następnie przełącza się do trybu pomiarowego.